A w dzisiejszym odcinku Samsung Galaxy S23 Ultra kontra Galaxy S23 Plus. Szeroki kąt, 0,6, autofokus. Dostępny w Ultrze, niedostępny w Plusie. Różnice są gigantyczne. Widzicie to? Oddzielanie to nie w szerokim. Przejdźmy sobie w 1X. Oddzielanie. Mam wrażenie, że bardziej bluruje Ultra. Dużo bardziej. Różnice są widoczne. A szybkość? Identyczna. Teraz z bliska. Ostrość taka sama. Przy jednym X jest w obu pięknie. Telefoto 03 i 03. Zobaczcie, jak od razu łapie Ultra telefoto na 03. Różnica jest drastyczna. Teraz złapał. No łap. Plusik, łap. Złapiesz? Oj. Dobrze, weźmy sobie z powrotem w szeroki. Idziemy. Stabilizacja wideo. W obu działa pięknie. Oczywiście jest włączona elektroniczna i cyfrowa. Przepraszam, to jest to samo. Optyczna i elektroniczna. Przejdźmy w 1X i przejdźmy się oczywiście dostępna. To już tutaj musi być. No i sprawdźmy sobie telefoto tutaj może na tym bloku. 3 i 3 i przejdźmy sobie w 10 na Samsunga. Co on tak? Nie bardzo. Musiał chwilę poczekać. Światło jest dość słabe, wiecie? Dlatego ten znowu coś trzepie ekranem. Coś się z tymi smartfonami dzieje. Jest na 10. No to jest najnowszy firmware. Nie wiem, co on tak trzepie. Może na wideo to nie będzie widoczne, ale uwierzcie mi, że trzepie mocno. Przestał trzepać. No, różnica jest gigantyczna. W Ultrze możesz pójść aż na 20X. Weźmy sobie na 12. I tutaj też jest 12. No to jest różnica wielka. Wracamy. Dobrze. Obróćmy. Pełne wyciągnięcie mojej ręki w szerokim kącie. Która jest szersza? Ja tego nie widzę. Napisz w komentarzu. Ale zobaczmy przednią kamerę. Zdecydowanie szerszy jest Ultra. Zobaczcie sobie, że tak stanę na pełnym wyciągnięciu ręki, żeby był blok. Znaczy, ja komentuję to, co widzę na smartfonie. Na smartfonie widzę więcej w Ultrze. Dużo więcej. Widzę cały blok. S23 nie widzę całego bloku w Plusie. Jest ucięty tu, o tutaj. Widzicie? O, może teraz. Jest różnica. A kamery są obok siebie równiuteńko. Nie są niżej, nie są wyżej. Jest tak samo. Z tyłu tak. Jedna jest wyżej, druga jest niżej, ale tutaj nie. Pełne wyciągnięcie mojej ręki. Przejdźmy się. Stabilizacja. Jest już trochę ciemno, także wiecie, to nie będzie tak, jak był słoneczny dzień na to stopniu.
No dobra. Porobimy trochę zdjęć, porównamy zdjęcia. Portret wideo, bardzo podobnie w obu smartfonach, oczywiście ultra szersza, pięknie, nie widzisz gdzie jestem, mogłbym być wszędzie, no, fajnie to jest super sprawa, malina w obu, świetnie. Konkluzja? Przepaść jest gigantyczna. Nie sądziłem, że regularny S23 Plus będzie tak obcięty w porównaniu do Ultry. Ultra tutaj jest no, jakby zupełnie inna półka. Jestem zaskoczony tym. Bardzo. Pozdrawiam. I polecam. Oba.